Dobrze, zaczynajmy. Witam Was serdecznie, Arkadiusz Siechowicz, Westfield Consulting. Jeżeli wstając dzisiaj rano zastanowiliście się, czy będzie to dobry dzień, to mam dla Was dobrą informację. Będzie to dobry dzień. Skąd to wiem? Bo podjęliście już dzisiaj dwie bardzo dobre decyzje. Po pierwsze, dotarliście na kongres Digital Learning 2013. A to jest świetna decyzja i tłumy ludzi stoją w tej chwili przed Centrum Kopernika, waląc drzwi, błagając o wejście na tą salę i się nie dostaną. Niektórzy mogą coś skorzystać z transmisji online, ale tylko Wy jesteście tutaj fizycznie. Druga dobra decyzja, którą podjęliście, to zdecydowaliście się zostać na tej sali. Te dwie decyzje to był swoisty test. Przeszliście już dwa etapy bardzo ważnego testu. Dlatego teraz, kiedy już my jesteśmy tutaj, a ci, którzy nie zdali tych testów, są daleko, mogę Wam ujawnić, że wzięliście udział w rekrutacji do sekretnego stowarzyszenia. I dzisiaj macie szansę już za chwilę stać się jego członkami. Przed Wami jeszcze ostatni test. Każdy z Was otrzymał takie żetony. Wyjmijcie je w tej chwili. Te żetony są w różnych kolorach. Kto ma żetony czerwone? Jesteście drużyną, drużyną czerwonych. Kto ma żetony zielone? Są żetony zielone. Tu i tu. Jesteście drużyną. Kto ma żetony fioletowe? Są? Są. Jesteście drużyną. Spójrzcie na swoich współbraci. Wreszcie, kto ma żetony czerwone? Niebieskie. Kto ma żetony niebieskie? Są. Niebiescy są sprytni, wiedzą, jaki kolor mają. Świetnie, macie duże szanse, aby dostać się do stowarzyszenia. Przed Wami ostatni test. Jak każde tajne stowarzyszenie, mamy swoje zasady, swoją tajną regułę. Została Wam ona już przekazana, ale ze względu bezpieczeństwa została podzielona. Mamy cztery reguły i każdy z Was ma jeden fragment jednej reguły. Ze względu bezpieczeństwa, gdyby ktoś Was porwał, usiłował wymusić tę regułę, dowie się tylko o fragmencie. W tej chwili, za chwilę poproszę Was o to, abyście wypełnili ostatni test. Odkodowali regułę, jaką Wasza drużyna ma w swoim posiadaniu. Przykleiliśmy cztery plansze. Fioletową, niebieską, tutaj na budce tłumacza, czerwoną i zieloną. Na wielu wykładach mówią Wam, abyście nie wykorzystywali pewnej bardzo potężnej broni, którą macie. A ja Wam mówię, jako przyszłym członkom naszego stowarzyszenia, śmiało, wyjmijcie tę broń. Wyjmijcie i wykorzystajcie ją, bo będzie Wam potrzebna w tym zadaniu. Działajcie jako drużyna, bo każdy z Was ma różne umiejętności, różne możliwości i różne narzędzia. Słuchajcie, czasu jest mało. Czas start. Czerwoni tam zapiszcie regułę, która jest skodowana na Waszych żetonach. Tam są zieloni, tam fioletowi. Czasu jest mało. Drużyna, która okoduje jako pierwsza, dostąpi zaszczytu. Niebieska drużyna tam. Współpracujcie. Drużyna, która wykona zadanie jako pierwsza, dostąpi wielkiego zaszczytu. Która drużyna? Która drużyna skończyła? Drużyna zielona skończyła, zapisują hasło. Czyli jest hasło, kiedy zostanie zapisane, uznamy, że macie pierwsze miejsca, ale czerwoni też już piszą. Niebiescy również, zapiszcie hasło. Zapiszcie hasło. Kiedy zobaczę poprawnie zapisane hasło, ogłoszę zwycięzcę. Zieloni, jest! Pierwsze miejsce zieloni. Kto będzie miał drugie miejsce? Fioletowi. Widzę, że fioletowi już zapisują. Dobrze, czy macie jedną klasę? Czy macie hasło? Tak.
Czy mamy to? Tylko fioletowe hasło. Czy jesteście gotowi mi je przeczytać? Niebiescy. Jeszcze wystartowali później, ale już są bardzo blisko finału. Za wtorek, 11. Jakie słowo? A, ja bym myślałem. Tak. No niebiescy, macie już 3 fragmenty kodu. 4 fragmenty kodu. Na pewno mam jakieś... Dobrze. Czerwoni. Jak brzmi wasze hasło? Czy jesteście gotowi? Zieloni, jesteście przekonani, że to jest wasze hasło, tak? Mamy, jest gotowa. Dobrze, dobrze, macie dobre hasło. Słuchajcie, fioletowi też są gotowi. Drugie miejsce, super. To będzie miało miejsce na broni. Próbujcie już ułożyć takie zdanie. Wczoraj o trzecie miejsce walczył Piotr Żyła, dzisiaj wy. Jutro jest Tyna Kowalczyk, a dzisiaj niebiescy z czerwonymi walczą o trzecie miejsce. Czy mamy już trzecie hasło? Jedno zdanie. Kto ma hasło i kto ma mój telefon? Jest, niebiescy, tak? Niebiescy gotowi i czerwoni. Też są chyba gotowi. Dobrze, słuchajcie, kochani. Uwaga, pora ujawnić reguły naszego zakonu. Zieloni, dając wizytówkę, powiedz jedną zaskakującą rzecz o twojej profesji. Tak, sprawdzałem. Czerwoni, nigdy nie jedz sam. Fioletowi, drugie miejsce. Na każdej przerwie poznaj przynajmniej 3 nowe osoby. Maile firmowe sprawdzisz jutro w pracy, dziś poznamy ludzi. Zapraszam, żebyście usiedli. Brawa! Oklaski! Dziękuję. To mam mój telefon. Kartki są na zawsze dla państwa. Czyli mieliście najtrudniejsze zadanie, mówią fioletowi. Ach, ach. Tak, było drugiego miejsca, ale zadanie było najtrudniejsze. Słuchajcie. Drużyna czerwona, możecie być z siebie dumni. Wstępujecie w zakony stowarzyszenia, któremu teraz mogę ujawnić nazwę. Jest to tajny zakon konferencjariuszy. Każdy z nas rozpoczyna przygodę z kongresem Digital Learning 2013. I wielu z nas rozgrzewa się powoli, zastanawia się, jak go wykorzystać i przyjdzie 16. Dlatego teraz już wy znacie reguły gry. Wiecie, co zrobić, żeby dobrze wykorzystać konferencję. Wykłady to jest połowa konferencji. Co najmniej druga połowa, albo większa połowa, jak mówią niektórzy, to jest poznanie ludzi, którzy robią fantastyczne rzeczy. Wiem z zeszłego roku, że na sali tutaj są cudowni ludzie. Poznajcie. Co to było? Grywalizacja! Też krzyknął. You've been gamified. Zostaliście poddani grywalizacji. Jak wam z tym było? Super. Też przytakuje. Różnie. Było. Super. Było! Ktoś powiedział, było. Dokładnie. Co to jest ta cała grywalizacja? Zastanawiam się dzisiaj, jak robić ją dobrze. Za wami już level pierwszy. Już ją przeżyliście. Grywalizacja to wykorzystywanie elementów znanych z gier, przeważnie gier wideo, nie tylko, do uatrakcyjnienia autentycznych zadań w rzeczywistym świecie. Dla przykładu, gra szkoleniowa to nie jest grywalizacja. Podczas gier szkoleniowych, symulacji, wchodzimy w jakiś wirtualny świat, robimy jakieś ćwiczenie, układamy jakieś patyczki i później wnioski z tego ćwiczenia mamy przenieść do realnego świata i powiedzieć: OK, jeżeli dobrze mi się współpracowało w tym zespole i tam były takie zasady, to ja powinienem je stosować. W grywalizacji już autentyczne zadanie obudowujemy elementami znanymi ze świata gier. Jaka była tutaj grywalizacja? Ludzie przychodzą na konferencję i nie wykorzystują pełnego potencjału. Chciałem, żebyście wykorzystywali pełny potencjał tej konferencji, a więc, żebyście poznawali nowych ludzi. W związku z tym uczyliśmy taką oto grywalizację, która pozwoliła wam poznać 4 zasady networkingu. Bardzo szczerze
jak najpoważniej w świecie, bo są to autentyczne zadania. Zachęcam do stosowania tych czterech zasad. Gartner, jedna z największych instytucji badawczych, twierdzi, że jako główny mechanizm transformacji. Równocześnie w tym samym raporcie Gartner napisał to, że 80% wdrożeń będzie źle, przyniesie słabe wyniki, bo zostało źle zaprojektowane. Co to znaczy w dwóch słowach? Że grywalizacja jest ważna i że bardzo łatwo ją zepsuć. Bardzo łatwo ją zepsuć, to jest słowo, którego szukamy. I dlatego chcę, żebyśmy nie zagalopowali od razu do case'ów, do tego, jak wykorzystywać tę mechanikę, tylko zastanowili się, czym jest grywalizacja, jak robić to dobrze. Zróbmy ten krok do tyłu. O co nam wszystkim chodzi, tak? Tak szczerze, no teraz jesteśmy tutaj ubrani ładnie, elegancko, ale tak naprawdę w głowach co wszyscy mamy, o co nam wszystkim chodzi. Ja może pomogę jakimś rysunkiem. No, domyślamy się, prawda? Co jest takim świętym graalem, o którym się wszyscy staramy? Co jest tym świętym graalem? Zmiana zachowań. My zajmujemy się uczeniem, to jest Digital Learning Congress. Ale po co uczymy tych ludzi? Po to, żeby coś w życiu robili inaczej. Żeby zmieniali zachowanie. My, tu wiele osób reprezentuje na przykład działy HR, wiemy lepiej i chcemy, żeby na przykład menedżerowie wykonywali ocenę roczną w określony sposób. My wiemy lepiej i uważamy, że na intranecie naszym firmowym jest fascynująca ilość informacji, tylko że ludzie tam nie wchodzą, a powinni. Czyli wiemy, co powinni robić. Czyli chcemy zmieniać zachowanie. A idealnie by było, jakie jest w naszej branży takie najważniejsze słowo tego roku, najmodniejsze słowo tego roku, taka żółta książka duża, gruba. Nawyki. Najważniejsze, nasz święty graal to jest zmiana zachowań tak, aby weszły ludziom w nawyk. A więc właściciel, wewnętrzna komunikacja, zarządzam intranetem w firmie. No moim marzeniem jest, żeby codziennie rano przy tej kawce nie wchodził na jakąś tam gazetę, nie wchodził na jakieś inne strony, tylko otworzył nasz intranet i zapoznał się z aktualnościami firmowymi. No właśnie, więc nawyki są tym, czego szukamy. A co musi się wydarzyć, żeby człowiek zmienił zachowanie? Ja podpowiem. Muszą się wydarzyć trzy elementy. Muszą być spełnione trzy elementy. Po pierwsze, musi wiedzieć, że w ogóle ma zmienić to zachowanie. Po drugie, musi potrafić to zrobić albo być w stanie to zrobić, mieć narzędzia do tego, żeby to wykonać. No i po trzecie, musi mu się chcieć. Pamiętacie, w definicji grywalizacji jest powiedziane, że służy ona do uatrakcyjniania zadań w realnym świecie. Dlaczego jest trzeba uatrakcyjniać te zadania? Bo grywalizacja najlepiej się sprawdza wtedy, kiedy chcemy zachęcić ludzi do robienia zadań, działań, które są postrzegane jako żmudne, jako takie mało sexy, takie, których nam się nie chce. Grywalizacja świetnie się sprawdza. Zachęcanie ludzi do biegania, do uprawiania sportu, bo wielu z nas rano się nie chce, ale grywalizacja może w tym pomóc. Również w biznesowych zastosowaniach. Wielu badaczy mówi, że grywalizacja działa tylko na motywację, na to chce mi się. Ale zobaczcie, jeżeli dajemy tą ciekawą fabułę, ten całe zamieszanie wokół tego, co grywalizujemy, to jest to świetne narzędzie, żeby zakomunikować, o co chodzi. Co więcej, w każdej grze, w każdej grywalizacji można świetnie nauczyć się robić tego zachowania, o które nam chodzi. Zobaczcie, jak jest skonstruowana każda, praktycznie każda gra na świecie. Mamy skalę trudności, mamy oś czasu i przechodzimy przez to? Przez poziomy. Pokonujemy kolejne kolejne poziomy. I zobaczcie, jak one są ułożone. Tak? Level 1. Ktoś pokonywał level 1 w Angry Birdsach albo w Bad Pigles.
polecam. Złe świnki, kolejna rzecz od tej samej firmy z Angry Birds. Pierwszy poziom jest łatwiutki, można go zrobić w 5 minut. Drugi poziom jest troszeczkę trudniejszy, pewnie zajmie nam tych minut 7. I tak dalej, i tak dalej. Więc grywalizacja pozwala też nauczyć się realizować to zachowanie, o które nam chodzi. Ale również działa na motywację, po prostu jest ciekawy. Esencją grywalizacji, za każdym razem, kiedy będziecie chcieli coś zgrywalizować, zastanówcie się nad tymi trzema elementami. To jest najważniejsze. Jaki jest scenariusz obecny? Ludzie przychodzą na konferencję i rozmawiają ze swoimi znajomymi, którymi mogli porozmawiać również we wtorek. Scenariusz pożądany. Zachęćmy ich, aby poszerzyli swój network, aby poznali nowych ludzi, bo mogą fantastycznie skorzystać i dzięki temu przyjdą za rok. I będą opowiadać świetnie na mieście o naszej konferencji. W związku z tym planujemy misję. Zachęcić ludzi do tego, przekazać im zasady dobrego networkingu, zachęcić, aby poznawali innych ludzi. Tak wyglądało tło tego, co dzisiaj rano zrobiliśmy wspólnie, co myśmy zaplanowali, abyście wzięli udział. I dopiero kiedy mamy tak zdefiniowaną tę misję, to się warto zastanowić nad tym, jaka będzie mechanika tej gry, czyli jakie elementy ze świata gier wykorzystamy, o nich za chwilę powiem. Dopiero później warto się zastanowić, czy w ogóle, a jeżeli tak, to jaką fabułę nałożymy na naszą grę. Jaka była fabuła w naszej grze? Jesteśmy tajnym stowarzyszeniem. Oczywiście można by to podkręcić dużo, dużo bardziej. Mogą włączyć muzykę odpowiednią, mogą się ubrać w kaptur. Fabułę można bardzo fajnie podkręcać. Wszystkich was mogą grać w kaptur. Na wejściu mogą rozdawać kaptur. Byłoby jeszcze bardziej podkręcone? Można. Ja za każdym razem zachęcać was będę do tego, żebyście planowali dobrze poprzednie szczeble i dopiero zastanawiali się, czy macie czas, budżet i chcecie dokładać kolejne elementy. Bo dopiero kolejnym elementem są narzędzia. Najczęściej jest to jakiś rodzaj software, jakaś platforma online. W naszym przypadku narzędziem takim z gatunku nowoczesnych były kody QR. Tak? No, niektórzy mieli komórki z aplikacją do czytania, niektórzy nie. Akurat zostało to tak zaplanowane, że nie każdy potrzebował mieć. Można było zauczestniczyć w tej sytuacji na różne sposoby. Ale to jest dodatek. Równie świetnie mogliśmy się bawić, nie mając tych QR kodów, zaplanowawszy to w sposób bardziej odskulowy, na przykład przyczepiony tajny pergamin pod każdym przysełem, z kawałkiem, który trzeba podpalić na świeżo, żeby odzyskać sympatyczne dane. Nakręcam się, bo grywalizacja jest fajna, ta warstwa fabuły jest fajna i dlatego nam się chce wziąć w niej udział. Ale najważniejsze jest to dobrze ją zaprojektować. Ta mechanika gier, o tym możecie sobie bardzo łatwo doczytać online i na to dzisiaj nie będę poświęcał czasu. Tych pojęć jest bardzo dużo. Najczęstsze pojęcia to leaderboards, badges and points. Nawet mówi się o takim skrócie BLP, czyli badges, leaderboards and points. Ale to jest nadużywane, czasami jest niemądrze przemyślane. Także najpierw zastanówcie się, co chcecie zrealizować, a potem zastanówcie się, jakiej mechaniki użyć. No ale żeby nie było tak tylko o teorii, ten element macie już za sobą, już rozumiecie. Mam nadzieję, jeszcze bardziej jaka jest esencja grywalizacji. Teraz zobaczmy na kilka case study. Przypadek pierwszy jest z własnego podwórka. Scenariusz obecny. Firma Westfield ma biuro na przepięknych okolicznościach przyrody podmiejskiej, a ludzie nie jeżdżą do pracy rowerami. Scenariusz pożądany. Chcemy, żeby ludzie jeździli do pracy przynajmniej co pewien czas rowerami. Mamy prysznicę, mamy infrastrukturę, można przyjechać rowerem. Misja zachęcić ich do tego. Na białej tablicy rysujemy rowerek za każdym razem, kiedy przyjedzie ktoś rowerkiem. Co tutaj mamy? No mamy punkty. Rowerek to jest punkt. Mamy leaderboard. Widać, kto najwięcej przyjeżdża, kto mniej przyjeżdża. Ale ktoś mógł nie wystartować wystarczająco wcześniej, może sobie nie kupił roweru albo nie mógł się przekonać. Jak pomóc tym, którzy wystartowali trochę wolniej? Ano na przykład takie elementy mechaniki gier jak streak, czyli robienie czegoś dwa dni z rzędu. Jeżeli przyjechałeś dwa dni z rzędu, trzy dni z rzędu, jak ktoś przyjechał, a trzeciego dnia, słuchajcie, przyniósł jeszcze 30-kilogramową paczkę na rowerze, dostał dodatkowy punkt. Jeżeli zauważymy, że ciężko ludziom przyjechać do pracy, kiedy jest prognoza deszczowa, nie kiedy pada deszcz, ale coś takiego jest na rzeczy, to punkty dodatkowe będą mieli wtedy, kiedy przyjadą do biura rowerem,
gdy prognoza zapowiadała deszcz. To są przykłady mechaniki gier wykorzystanej do autentycznego zadania. Słuchajcie, ja czasami były takie dni, kiedy wstawałem, jechałem, kiedy miałem ten dylemat słynny, tak? Chce mi się, nie chce mi się. Siadałem na ten rower, bo sobie myślałem, że miał więcej punktów niż Mariusz, tak? A nie jestem rywalizacyjną osobą. Ale kurczę, no wiecie, fajnie, będę miał rowerek kolejny, będę coś miał. Kolejny przykład. Większość z was pewnie jest na portalu LinkedIn lub na innym portalu społecznościowym. Ja sobie nie zdawałem sprawy, jak bardzo LinkedIn jest zrywalizowany, dopóki się nie przyjrzałem. Zobaczcie, słynny, to się nazywa w grach pasek statusu. Jak bardzo wypełniony jest twój profil. Mój akurat jest dosyć złym przykładem, bo jest mocno wypełniony, bo już zagrałem w tą rywalizację, ale jestem jeszcze bardzo ciekawy, co muszę zrobić, żeby mieć 100% tego profilu, tak? Ktoś z was wypełniał profil swój dlatego, że zobaczył, że ma niepełen pasek. Zobaczcie, na Facebooku również to jest robione. Są takie nakładki rywalizacyjne, które mówią, zrób to, to podniesie ci się procent wypełnienia twojego profilu o tyle. No naszym kochanym polskim Golden Line jak najbardziej też. To jest grywalizacja. Jedno z najpotężniejszych narzędzi. Pasek postępu. Feedback. Jak ci idzie, gdzie jesteś i ile jeszcze ci brakuje do ukończenia. A jak jeszcze uzyskasz referencję, to dostaniesz taką fajną gwiazdę. Kolejny element grywalizacji, który odkryłem na LinkedIn. Umieściłem jakąś treść, jakiś obrazek. Na statusie coś napisałem, tak? Okazało się, że oni bardzo teraz to promują. Czyli scenariusz pożądany jest taki, żeby ludzie dzielili się treściami ciekawymi na portalu LinkedIn za pomocą statusu. Trochę jak Facebook, tak? No i umieściłem coś, dostałem 77 tych, ale patrzę, coś tu jest takiego, jeszcze dwa kręgi. Co to jest? Najechałem myszką, podpowiedziało, że muszę się starać bardziej, no i spróbowałem. Umieściłem ciekawszą treść. Okazało się, że jeżeli ktoś zalajkuje, to moja treść z moim nazwiskiem, że to ja udostępniłem, idzie dalej, zatacza szersze kręgi. No to słuchajcie, połknąłem haczyk. I osiągnąłem to. To wszystko się rozegrało na przestrzeni ostatnich 10 dni. Wcześniej tego nie robiłem. Nie uczestniczyłem w scenariuszu pożądanym, nie dzieliłem się żadnymi treściami na LinkedIn, a jestem tam 5 lat. Ale zrywalizowali, połknąłem haczyk z przyjemnością, bo słuchajcie, no fajnie jest, że 1000 osób w internecie zobaczyło ciekawą treść, wartościową według mnie, na której mi bardzo zależy, że talenty są ważniejsze niż ciężka praca, jak mówi Gladwell. I zobaczyli to też przy moim nazwisku, a więc pewnie ten facet zajmuje się rozwijaniem talentów. Być może kiedyś skorzysta. Co ciekawe, ostatni element. Arkadiusz, już od 6 dni niczego nie opublikowałeś. Zachęcam. Także grywalizacja nie musi być szalona, nie musi mieć fabuły przenoszącej nas do nie wiadomo jakiego świata. Może być bardzo poważna. Normalna, stonowana, a może też działać. Można grywalizować CRM, jeden z największych takich zmur szefów sprzedaży, jeżeli są jacyś na sali, to przytakują. No ten sprzedażowiec ma tego CRM-a, ale wraca od klienta i nie wpisuje tego klienta, a powinien wpisywać tego klienta, bo to jest ważne dla firmy. Są już dostępne nakładki grywalizacyjne, to jest na Microsoft Dynamics, jeden z najpopularniejszych CRM-ów na świecie, które mówią, o, jeszcze jest problem solver, czyli Suzanne nie tylko wypełnia swojego CRM-a, ale też odpowiada na pytania kolegów, bo są widocznie rozproszeni gdzieś w całym kraju i dostaje nagrody, punkty dodatkowe za to, że jest problem solwerem. No i wreszcie mamy tak zwaną grywalizację pełną, a przynajmniej tak się wydaje, kiedy się na nią patrzy. Zobaczcie, tu jesteś w jakimś statku kosmicznym, to jest grywalizacja, jedna z największych grywalizacji na świecie SAP-a zrobiona. I tutaj są wszystkie te elementy, są badże, są punkty, jest ranking i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie dzisiaj co najmniej dwa case'y tego typu grywalizacji. Zachęcam was bardzo do wykładu mojej koleżanki Maja Kurzyna. Będzie case orange, pokazywała, szukam jej wzrokiem, ale nie znalazłem. Zachęcam. Będziecie mogli zobaczyć tego typu grywalizacje. One jednak odnoszą się głównie do uczenia się. Do uczenia się. Za pomocą grywalizacji pomagają się nam uczyć. Jeżeli nie macie wielkiego budżetu, nie jesteście wielką korporacją, to możecie zrobić krok do tyłu i zrobić to samo, co zrobił LinkedIn na samym początku. Chcę zrobić jedną zgrywalizowaną rzecz. Tutaj chodzi o wypełnianie tak zwanych timesheets. Ludzie o tym zapominają, to jest żmudna czynność. Jedyne, co robi ta firma od strony grywalizacyjnej, to daje ci feedback, czy w tym tygodniu znowu się spóźniłeś, czy zrobiłeś to na czas i czy ogólnie jesteś dobrym obywatelem. I tyle. Cała reszta to nie jest grywalizacja, to jest normalny portal do wypełniania timesheets. Ale dodali taki jeden sympatyczny element. Do tego was bardzo zachęcam.
To, czym my najczęściej zajmujemy w Westhillu, to grywalizacja onboardingu, czyli wdrażania nowych pracowników. Zobaczcie, dzisiaj zrobiliśmy fragment grywalizacji onboardingowej. Wszyscy byliście nowi na konferencji Digital Learning 2013. I bardzo szybko wykonaliście pewien element wdrożenia. Jeżeli byśmy nie zrobili tego ćwiczenia dzisiaj, to po powrocie byście być może przemyśleli i na kolejnym kongresie skutecznie byście networkowali. Dzięki temu, że jest zaplanowany proces wdrożenia, że organizatorzy zaplanowali grę, która przez cały dzień się będzie toczyła, tak? Będziecie szybciej wdrożeni w kongres. My zajmujemy się porządkowaniem procesów wdrożeniowych w firmach. Wiele dużych firm współpracowaliśmy z nimi. Jest ogromna wartość w samym uporządkowaniu procesu, po prostu, biznesowego procesu, na przykład wdrażania pracowników. I zwykle efektem takiego procesu jest, jeden z ważniejszych produktów jest tak zwana checklista. Czyli lista zadań, które trzeba wykonać w pierwszych tygodniach i miesiącach, żeby nie zapomnieć, żeby ten nowy był wdrożony dobrze. I słuchajcie, samo w sobie to jest świetne narzędzie, no ale popatrzmy, no, czy to jest... Czy będę pamiętał o tej checklistie, czy przypadkiem zostawię ją na biurku? No nie jest zbytnio sexy. Można ją trochę zgrywalizować. Można dodać zbieranie punktów. Wszystkie te elementy, które znane są ze świata gier, można dodawać do grywalizacji wdrożenia pracowników. To akurat jest bodajże w firmie Deloitte. Zobaczcie, badże, sympatyczny profil. Wykorzystane są elementy grywalizacji w onboardingu. My również, kolejne, zachęcam naprawdę do poczytania, czym są te poszczególne elementy. Dzisiaj nie mamy na to czasu. Wspólne zadanie z zespołem, wzięliście dzisiaj udział we wspólnym zadaniu z zespołem. Stworzyło to, być może, gdybym bardziej Was jeszcze do tego zachęcił, można to robić w grywalizacji wdrożeniowej, poczucie zespołu. Ja do tej pory czuję się kumplem 6 osób, z którymi się wdrażałem do firmy 6 lat temu, do jednej z firm. Bo ktoś zadbał o to, żebyśmy się poczuli jako drużyna. Przez całą pracę w tej firmie nam to działało. Grywalizacja się świetnie do tego nadaje. Potem będziecie pracować w różnych działach, ale już się znacie. Już nam znika element silosów. Najważniejszy w grywalizacji jest potężny feedback. Dobrze Ci poszło, osiągnąłeś kolejny level, pokonałeś kolejnego bossa na kolejnym poziomie, jesteś wyżej. To, co myśmy zrobili, to taka właśnie stonowana grywalizacja. Stworzyliśmy taki portal, na którym można zgrywalizować na przykład proces wdrażania nowych ludzi. Główny wnioskodawca, a więc jak złożyć wniosek o urlop pod gruszą. Czarny marynarz, czyli wypełniaj CRM. Strażnik wartości, misja, wizja firmy, galanonim. No właśnie, galanonim. Bardzo ważne jest przy wdrażaniu nowych osób, żeby się dały poznać. Oto cztery misje w ramach tego programu, które należy zrealizować. Dostajesz jasny feedback. Sama realizacja tych zadań są zadania w realnym świecie, one nie są w portalu. To są zadania w realnym świecie, ale tutaj je zaznaczysz. Słuchajcie, przeszliście cztery poziomy wiedzy o grywalizacji. Za Wami cztery poziomy. Jeżeli jesteście gotowi na level 5, to zachęcam do rozmowy, do konsultacji, do przeczytania naszego artykułu, który można sobie za darmo wziąć na korytarzu. No i działajcie. Zachęcam Was, bo grywalizacja jest fantastyczna pod warunkiem, że robi się ją dobrze. Dziękuję bardzo.